Polska fika. Polska fika. Dzień dobry. Dzisiaj w moim studiu aż cztery osoby. Będziemy rozmawiać o Wielkim Teatrze Świata. Czy możecie się krótko przedstawić, jak macie na imię? Ania, Klara, Weronika i Kasia. Bardzo mi miło. Będziemy dzisiaj rozmawiać o spektaklu, który razem widzieliśmy. Bardzo się z tego ucieszyłem, że możemy być razem. Polecamy zresztą Teatr Nowy, Wielki Teatr Świata. Ale najpierw chciałbym, żebyśmy się chwilę połączyli z recenzentem tego spektaklu, panem doktorem Piotrem Olkuszem. Doktor Piotr Olkusz, Uniwersytet Łódzki, Instytut Kultury Współczesnej. Czy może pan doktor kilka słów nam tutaj przedstawić, co było najważniejsze, jeśli idzie o ten spektakl w pana odbiorze? Myślę, że najciekawsze w tym spektaklu i to, co było jednocześnie też najważniejsze, to jest to, że zobaczyliśmy w wykonaniu Cezara Tomaszewskiego taki rodzaj szczególnej interpretacji tekstu dramatycznego, który w gruncie rzeczy nie jest interpretacją psychologiczną, fabularną, czy jakąś taką pogłębiającą sam tekst, ale taką interpretacją, którą Cezary Tomaszewski przeniósł tutaj ze swoich doświadczeń teatru tańca. To znaczy wiemy, że w teatrze tańca można oczywiście opowiedzieć historię, tak jak to się robi, nie wiem, no, w balecie klasycznym, jak mamy opowieść o wszystkim początku i powstaje z tego, nie wiem, czy dziadek orzechu. Ale możemy też mówić pewnym konceptem i ten koncept staje się najważniejszy. I tutaj właśnie myślę, że Cezary Tomaszewski wyjął z tekstu Kazrana Dalabarka coś, co jest konceptem tego tekstu. Czyli u niego jest to ta opowieść o tym, że mamy życie, które jest snem, jest realnością, a Tomaszewski przeniósł na taką opowieść o tym, że mamy życie, które jest pracą i trochę życia, tylko trochę życia, które tą pracą nie jest. Myślę, że to jest najciekawsze w tym spektaklu, że w gruncie rzeczy dotknął tego, co było sednem także barokowej sztuki dla Kazrana Dalabarka, czyli nie tyle fabuła i treść fabuły, ale właśnie jakiś pomysł na to, jak takim jednym chwytem opowiedzieć o teatrze. Czyli to jest pomysł według pana doktora przeniesiony z teatru tańca, tak? Dobrze zrozumiałem? Taki pomysł myślenia o interpretowaniu rzeczywistości, tak, bo wiemy, że w teatrze tańca, tak jak powiedziałem, dzisiaj już się bardzo rzadko opowiada fabularne czy linearne historie, a Cezary Tomaszewski nie opowiadał ich chyba nigdy. On za każdym razem, grając pewno z taką estetyką kampu czy jakiegoś świadomego bardzo kiczu, przede wszystkim opowiadał o jakichś pomysłach. Tak. Nie o tym, co się wydarzyło, ale o tym, co możemy sobie pomyśleć o rzeczywistości. A jeżeli już jesteśmy przy tańcu, to jeszcze jedno tylko pytanie i już jakby nie zawracam głowy. Natomiast chciałbym zapytać o to, czy to jest taniec bardzo prowokacyjny według pana doktora, czy też nie? U Cezara Tomaszewskiego bardzo prowokacyjny nie. To znaczy znamy dużo bardziej prowokacyjnych choreografów. Ale u Cezarego Tomaszewskiego prowokacja polega na czymś innym niż burzenie tabu obyczajowego, bądź społecznego czy politycznego. On bardzo świadomie gra z cierpliwością widza, to znaczy z niecierpliwością widza. 8 lat temu, bo w 2014 roku w Teatrze Nowym w Łodzi, on zrobił też takie przedstawienie, nie ma tego złego, co by ładnie nie wyszło. Tak. I to było w gruncie jeszcze przedstawienie o takim sporze między skrajną lewicą czy skrajną prawicą, a powiedzmy sporze skrajności o skrajnościach, czy sporze skrajności. I rozpoczęło się to wszystko od takiej bardzo długiej sekwencji, w której aktorzy śpiewali piosenki oazowe. Nie wiem, kiedy to się zaczęło, nie wiedzieliśmy, jak długo będzie trwało. Czy to będzie trwało 5 minut, 15, 20, to się coraz bardziej przedłużało. Tak.
I to jest taki rodzaj kontrowersji, które lubi Cezary Tomaszewski robić. To znaczy nie oburza naszego, nie wiem, takiego estetycznego wrażenia czy politycznych przekonań, ale właśnie takiej podstawy percepcyjnej. I w tym spektaklu trochę także, tak jest, znaczy myślę tutaj o wielkim dalszym świata. Tak. To znaczy gra z naszymi oczekiwaniami, z naszą irytacją, z naszymi nadziejami związanymi z tym tekstem. Wielkie dzięki. Jest to bardzo ciekawe wprowadzenie, myślę, do naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Mam nadzieję, że będzie pan mógł się przekonać, jakie potem jeszcze ewentualnie głosy na temat pana również opinii mają studenci. Wielkie dzięki i dobrego dnia. Dzięki za połączenie. Dziękuję bardzo, dobrego dnia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pozdrawiam, do zobaczenia. Wielki Teatr Świata. Nowy spektakl w Teatrze Nowym w Łodzi. Dzisiaj rozmawiamy o tym. Wysłuchaliśmy krótkiej, bardzo pięciominutowej opinii pana doktora, teatrologa. Co na ten temat mogą myśleć studenci kultury i sztuki Uniwersytetu Łódzkiego? Która z was pierwsza? Może ja zacznę. Ja odniosę się do słów pana doktora, szczególnie do tego fragmentu o tym, że mamy do czynienia z farsą w tym spektaklu, bo już od pierwszych minut wiemy, co mniej więcej może wydarzyć się na scenie. Tutaj w tym spektaklu przede wszystkim to, co mnie zaskoczyło, to jak sprawnie i spójnie zostały wprowadzone nawiązania do kanonicznego dzieła, którego autorem jest De La Barca. I tutaj bardzo, bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że faktycznie aktorzy już od pierwszych minut w swoje role weszli fenomenalnie. I Bóg, który utożsamiony jest z... I tutaj możemy pokusić się o różne interpretacje. Ja to odbieram trochę w ten sposób, że Bóg jest utożsamiony z wielkimi dyrektorami koncernów, które rządzą teraz światem. I tutaj w tym spektaklu mamy do czynienia z ciekawym demontażem współczesnego świata, gdzie właśnie świata, którym rządzi kapitalizm, władza i religia. I to podane nam jest w taki sposób, że to zmusza do pewnych refleksji. I rzeczywiście pewne problemy zostają z nami już po tym spektaklu. Dzięki za ten na bieżąco komentarz. Która z was jeszcze chciałaby skomentować pierwszą wypowiedź pana doktora Olkusza? Jeśli nikt nie chce podjąć tego tematu tańca, wydaje mi się, że tutaj dobrze, że to, co powiedziałaś, jeśli idzie o kwestię gry aktorskiej, to znaczy, że ta gra aktorska faktycznie dla mnie była rewelacyjna i w waszych mini recenzjach, których jesteście autorkami, też wynikało z tego, że raczej jesteście pełne uznania dla gry aktorskiej także. Nie? Jeszcze odnosząc się może jednak do wypowiedzi doktora Olkusza, tak. A propos tego właśnie grania reżysera spektaklu na naszej niecierpliwości, ja myślę, że w tym spektaklu faktycznie uwidoczniło się to może w zabiegu dużej symultaniczności na scenie, to znaczy wiele wątków, wiele akcji scenicznych rozgrywało się jednocześnie obok siebie na wielu planach.
co zarówno ułatwiało, jak i utrudniało percepcję, ponieważ z jednej strony bardzo rozpraszało widza i powodowało, że wiele naprawdę istotnych, a nie nachalnych elementów scen, akcji można było po prostu przeoczyć, ale z drugiej strony było nieustannie angażujące, wymagało rozdwojenia, rozstrojenia uwagi i pozwala, myślę, przy powracaniu do spektaklu, jeżeli ktoś się zdecyduje obejrzeć jeszcze raz, odkrywać w nim od nowa coś kolejnego, czego się wcześniej nie widziało. Więc ta symultaniczność, myślę, że jest zarówno zaletą spektaklu, bo pozwala odkrywać kolejne jego warstwy i rzeczywiście zaangażować się w ten odbiór na bieżąco, jak również może być wadą albo właśnie umyślnym zabiegiem autora, który nie pozwala do końca widzowi ogarnąć wszystkiego za jednym razem i irytuje go właśnie, frustruje tym, że coś się temu widzowi wymyka z jego panowania. No, według tej interpretacji pana doktora Olkusza to jest jakiś świadomy zabieg, żeby grać z naszą irytacją jako publiczności. To jest, oczywiście to może być prawda bądź nie, natomiast sprawa jest ewidentna dla mnie, że faktycznie ta symultaniczność, która jest na scenie, dla mnie była pewnym wyzwaniem i za drugim razem, kiedy widziałem ten spektakl, muszę powiedzieć, że byłem dwa razy na tym spektaklu, to za drugim razem, kiedy byłem z wami, miałem większą przyjemność, większą jakby też więcej sygnałów ze sceny do mnie docierało, dlatego między innymi, że no, prawdopodobnie już pewne rzeczy widziałem, więc mogłem dostrzec to, czego nie dostrzegłem za pierwszym razem, ale rzeczywiście to jest pewne wyzwanie. Ale no dobrze, w takim razie zostawmy tę grę aktorską, która chyba była fajna w tym sensie, że to był zespół rzeczywiście. Dla mnie to jest coś, co mnie uwiodło zdecydowanie, że tam nie było jakichś takich gwiazd. No ale co dla was jako recenzentów tego spektaklu, co dla was było najbardziej uderzające i najbardziej istotne? Która z was? Ja jeszcze może się odniosę do słów Klary, ponieważ właśnie to, że pewne rzeczy nam umykają, to mi się skojarzyło z takim codziennym doświadczeniem, kiedy nie jesteśmy w stanie zauważyć każdego bodźca. I to jest bardzo codzienne doświadczenie. Mhm. Tutaj to zostało przeniesione na deski teatru. Tak, no to jest pewien, faktycznie, rzeczywiście, ja o tym tak nie myślałem, ale to jest w jakimś sensie, no, jakby mamy kapitalizm uwagi, w którym rozproszenie jest stanem naturalnym, można powiedzieć. I jakby wszyscy o nas jakby konkurują, o naszą uwagę i w tym sensie to rozproszenie, które tutaj jest, no to być może to jest właśnie jakaś metafora tego, o czym ten spektakl może jest też. Także to ciekawe spostrzeżenie. No, no dobra, a co jest najważniejsze dla was jako dla recenzentów? Ja myślę, że najważniejszą kwestią jakby w całym spektaklu było właśnie to poszerzenie dramatu o współczesne konteksty i z jednej strony właśnie to rozproszenie uwagi, o którym mówiła Weronika, to też jakby się wpisuje dalej w to współczesne spojrzenie na to dawne dzieło, ale z drugiej strony uważam też, że to naznaczenie spektaklu tymi kontekstami pozwala na stworzenie pewnego rodzaju takiego świadectwa kulturowego danych czasów, naszych obecnych czasów, które gdzieś tam później, do którego będzie można się później odnieść i które też będzie jakimś znakiem historii tego, co działo się teraz i tego właśnie pędzącego kapitalizmu. Wielkie dzięki. A dla was? Ja zgodzę się z Kasią, że rzeczywiście ta współczesność spektaklu tutaj odgrywała tą najmocniejszą rolę i też nie tylko osadzenie akcji w tej hali magazynowej i odwołania do samego kapitalizmu, ale też te aktualne akcenty, jak na przykład wprowadzenie postaci płodu, gdzie tutaj możemy nawiązywać w pewien sposób do dyskursu, który obecnie toczy się w naszym kraju, bądź też przemienne role, kiedy tym wielkim autorem i szefem korporacji jest kobieta, natomiast piękno przypisane jest mężczyźnie. To też są ciekawe aspekty tego spektaklu.
Ja też tak jak dziewczyny uważam, że decyzja o przeniesieniu przynajmniej wizualnie realiów tekstu oryginalnego na pewne konteksty współczesne związane właśnie z tą korporacyjną, kapitalistyczną rzeczywistością, która została nam dosyć jasno wyłożona w skojarzeniach z Amazonem chociażby, czy z Jeffem Bezosem, to były rzeczy dosyć dosadne. Dosadne i trudno było tego nie zauważyć, nie skojarzyć i że to rzeczywiście dawało duży potencjał i było bardzo ciekawym i bardzo, myślę, udanym też zabiegiem. Natomiast ten potencjał moim zdaniem nie został do końca wykorzystany, ponieważ rzeczywiście Cezary Tomaszewski, decydując się na takie zabiegi scenograficzne, wizualne, zdecydował się jednocześnie na pozostawienie całkowicie z pewnymi drobnymi uspółcześnionymi wstawkami zdecydował się na pozostawienie oryginalnego charakteru tekstu Calderona de la Barki ze wszystkimi odniesieniami do teologii chociażby, co na scenie z dopisanymi, dodanymi elementami chociażby w gestach scenicznych, po prostu w tym, jak spektakl został zaaranżowany na scenie, rodziło duże, moim zdaniem, problemy interpretacyjne, za które autor nie do końca wziął odpowiedzialność. Zresztą pokazał nam pewien świat bardzo pesymistyczny w swojej wymowie. Świat, na który nie zaproponował na scenie konkretnego remedium. Stawiał chociażby w postaci rzucanych przez postać dziecka pytaniach dydaktyzujących bardzo mocno w naszą stronę jakieś luźne pytania, refleksje, ale nie pokusił się o zaproponowanie nam jakiegoś remedium odtrutki na ten świat, który pokazał i na ten rzeczywiście nieciekawe realia. Nawet ta końcowa piosenka nie osłabia w żaden sposób tej negatywnej wymowy całego spektaklu. Zresztą też zaśpiewana kpiąco, no nie do końca na poważnie, tak? To Time to Say Goodbye też miało swój tekst przerobiony właśnie taki dosyć groteskowy sposób. Więc moim zdaniem autor chciał tutaj dotknąć bardzo wielu kwestii, ale potraktował je może z braku czasu, może z różnych innych niemożności, a może świadomie, tylko człowiek wtedy zastanawia się po co, dosyć powierzchownie i po prostu pokazał nam pewien świat, który jest krytyczny, który jest negatywny, ale nie dał, a przynajmniej nie wprost, nic konkretnego w zamian. Okej, okay, a pytanie teraz, czy w takim razie sztuka powinna dawać jakieś remedium na krytykę, którą przedstawia? Ja się może odniosę do pytania pana profesora. Dla mnie odpowiedź brzmi nie. Sztuka nie powinna dawać absolutnie jasnych recept na, czy to na postępowanie, czy na postrzeganie rzeczywistości. Ja właśnie w tym spektaklu doceniam to, że ta ścieżka interpretacyjna jest bardzo dowolna i reżyser właśnie i też oczywiście scenarzystka pozostawili nam pewne pole do namysłu. I myślę, że to jest wielką wartością tego spektaklu, że każdy zgodnie ze swoim sumieniem i jakby z otaczającą go rzeczywistością może go zinterpretować na dowolny swój sposób. Tak, ja właśnie też się zgodzę z Kasią, już kolejny raz, bo właśnie to było to, co najmocniej odgrywało rolę w tym spektaklu, czyli to, że nie mamy danej recepty i nie mamy wprost odpowiedzi. Tam nie ma. Są zadawane różnego rodzaju pytania, jest kwestionowanie tej kwestionowanie. Kwestionowanie tej rzeczywistości. Natomiast to jest dla mnie taka trochę swoista zabawa z tym charakterem dydaktycznym, że jednak nie mamy powiedziane wprost, jak mamy postępować, co mamy robić, tylko przez cały spektakl obserwujemy różnego rodzaju sprzeczności, dychotomie, które właśnie powodują w nas
to zdenerwowanie wewnętrzne. I my zostajemy tak jakby z nim i ta ostatnia piosenka właśnie w moim odczuciu wręcz przeciwnie daje taki nie za duży, co prawda, ale mały promyk nadziei, żeby z tym zdenerwowaniem i z tymi wszystkimi sprzecznościami jakby coś zrobić i wyjść z tego spektaklu, a nie tak, że dostajemy wprost odpowiedź, jak mamy postępować, tylko jednak jest pokazana ta ponura i dosyć ciemna rzeczywistość i ta piosenka właśnie jest taką nadzieją, natomiast nie jest odpowiednią, ponieważ my sami mamy zdecydować, jak będziemy, co zrobimy z rzeczywistością. Ja myślę też, że jeszcze odnośnie tej odpowiedzi wprost, wydaje mi się, że to już jest taka tendencja widoczna w kinie i w teatrze od pewnego czasu, że jakby publika ma już poniekąd dość tych odpowiedzi wprost i tych gotowych recept i takimi spektaklami właśnie mam wrażenie, że trochę zmusza się publikę do myślenia i do jakby jeszcze bardziej wnikania w spektakl i śledzenia jego struktury i właśnie dawania takich otwartych ścieżek, których nigdy nam w sumie w popkulturze aż tak nie dawano, dlatego teraz jest to, uważam, bardzo wartościowe. Tak, ja też tutaj się zgadzam z tym, że jakby oferowanie pewnych dróg, które nie prowadzą konkretnie do jasnego i wyraźnego końca i właśnie te odpowiedzi nie wprost i umożliwianie rozmaitych ścieżek interpretacyjnych to jest coś bardzo cennego. Natomiast moja wypowiedź też odnosiła się trochę bardziej może do pracy Tomaszewskiego z tekstem oryginalnym. Do tego, o czym wspomniałam, że Tomaszewski bardzo ten tekst rozbija, decydując się przy tym na pozostanie przy jego rdzeniu. I właśnie to buduje taką sprzeczność, która najbardziej mnie tutaj uderzyła i zaniepokoiła. Myślę, że przykładem, który w jakiś sposób zilustruje po prostu to, o co mi chodzi, jest chociażby sposób przedstawienia postaci roztropności, ponieważ tak jak w tekście oryginalnym Calderona de la Barki ma ona reprezentować no, jakieś cnoty ludzkie, takie jak pobożność czy roztropność właśnie, ale również Kościół na przykład, czy religię w ogóle. I Tomaszewski decyduje się pokazać na scenie pewne rzeczy, których w tekście nie ma, mianowicie roztropność modli się na pokaz wielokrotnie, jest ewidentnie no, dość faryzejska, biedaka odtrąca gestem, nie słowem, kiedy podaje mu kawałek chleba, resztę, podaje mu mały kawałek, resztę wpycha sobie do ust, dławi się nim. Na koniec spektaklu, choć przez całą sztukę opierała się tutaj awansom piękna, idzie ze światem do przyczepy w celach powiedzmy erotycznych i trudno powiedzieć, czy jest to świadoma zgoda, czy gwałt, z którego później umiera. Nie ma na to jasnej odpowiedzi, a wygląda nieco na zgodę jednak świadomą, tak jakby religia czy kościół może sprzedał się światu w jakiś sposób. I pod tym wszystkim, zgodnie z oryginalnym tekstem, roztropność dostępuje zbawienia bezczyśćca. W związku z tym te chociażby gesty, takie jak odtrącenie biedaka, czy skąpienie mu bułki, czy właśnie faryzejska modlitwa, nie zostają w żaden sposób skomentowane. W związku z tym Tomaszewski nie jest spójny, nie zawsze jest spójny tej grze, którą podejmuje z oryginalnym tekstem i nie daje nam odpowiedzi dlaczego, nie pozwala nam, a przynajmniej nie daje nam podpowiedzi, którymi moglibyśmy się zasugerować, co ma na myśli i stawia to jego intencje pod dużym znakiem zapytania. W związku z tym właśnie ta sprzeczność tutaj nie w kontekście ogólnej interpretacji przedstawionej rzeczywistości. No wiadomo, że gdyby wyłożył nam kawa na ławę, o co mu chodzi, co mamy myśleć, to nie byłoby ciekawe, nie byłoby atrakcyjne. Natomiast chodzi mi o tobie przeszkadza. Grę, tak, o tą grę z oryginalnym tekstem, za którego przerobienie bardzo wyraziste i bardzo prowokujące
nie rozliczył się z tego pod koniec spektaklu. Opowiem tak. Jasne. Wielkie dzięki. Na razie, zanim zaczniemy ostatnią rundę, ostatnia runda wypowiedzi, to jingle. No i teraz chciałbym zapytać, bo już mniej więcej zarysowały się jakieś podstawy interpretacyjne. Co chciałybyście osobiście powiedzieć jeszcze o tym spektaklu, co nie zostało powiedziane, a co uważacie za bardzo, bardzo istotne? I na koniec, jeżeli ktoś chciałby się zastanawiał, się, chciałby pójść i nie wiedział, czy pójść, czy nie, no to co byście powiedziały? Która z was? Myślę, że przekonać może to, że Cezary Tomaszewski w doskonały sposób prowadzi taką grę intertekstualną z kulturą popularną, z pieśniami, które są z liturgii. I w świetny sposób osadza to wszystko na deskach teatru. A przy okazji robi to z polotem. Jest tam sporo humoru, czasami lepszego, czasami gorszego. To już zależy od odbiorców, jak to odbiorą. Ale zdecydowanie to jest dobra rozrywka i też reżyser przemyca w tej sztuce prozę życia. I myślę, że tutaj dziewczyny zwróciły na to uwagę, ten pesymistyczny wydźwięk tego spektaklu. Ale to jest właśnie proza życia, to, że jesteśmy jako ludzie uwikłani w sieć wielu zależności, że przypisywane nam są różne etykiety, do których jesteśmy uwikłani właśnie w te sieci. Narzucony nam jest pewien gorset kulturowy i społeczny, który nas uciska i chcemy się z tego wyrwać. I ten kontekst, że tak trudno sobie poradzić z tym światem, który tak naprawdę jest nam wrogi. Myślę, że to jest, to pozostawia widzów z taką refleksją i dlatego bym zachęciła, żeby tam się wybrać i zastanowić się tak naprawdę, czy to nas w jakiś sposób uderza, czy niekoniecznie, czy już zdążyliśmy przywyknąć do takiego świata pełnego sprzeczności i zmagań. Dzięki wielkie, poczułem się zachęcony. A ktoś jeszcze coś dodałby? Któraś z was? Tak? No, jeszcze tak, kiedy myślę właśnie o tym spektaklu i też o tym, co powiedziała przed chwilą Monika, o tym humorze na przykład. Właśnie myślę, że to jest spektakl, nie do każdej wrażliwości trafi i nie do każdego poczucia humoru przemówi. Myślę, że jest na pewno w tym spektaklu też dużo takich aspektów kontrowersyjnych i prowokacyjnych, które mogą się nie podobać i mogą też dotknąć. Myślę też przede wszystkim o podejściu tego spektaklu do kwestii religii właśnie, do tego, też do tych niejednoznaczności interpretacyjnych, takich jak zawieszony na rakiecie krzyż, czy pewna trudność w ocenieniu, kim w zasadzie jest calderonowski głos na scenie, personifikacja Jeffa Bezosa, który ewidentnie kojarzy się z Bogiem, a jako postać sceniczna raczej reprezentuje, tak samo jak postać Agnieszki Korzeniowskiej, raczej bluźnierczą parodię Boga, którego znamy w chrześcijaństwie. Myślę, że takie bardzo smaczne zabiegi, jak chociażby rakieta Bezosa New Shepard, która ze swojej nazwy kojarzy się nowy pasterz, tak, bo pokazuje bardzo wyraziście, kto jest na tle całego spektaklu, kto jest w dzisiejszym świecie takim nowym pasterzem, właśnie kapitalizm, właśnie pieniądz, praca, coraz mniej myśleć. Praca stojąca. Ale z drugiej strony sposób właśnie przedstawienia przez
przez Tomaszewskiego tego, co święte i tego, co u Calderona było pewną bazą, podstawą i oparciem dla człowieka. Tomaszewski to rozmontowuje. Czasem robi to w sposób bardzo ciekawy i dający do myślenia, jak wtedy, kiedy groteskowe prawo łaski, raczej z prawem Bożym nie mające za wiele wspólnego, sądząc po zachowaniu, powtarza calderonowską przestrogę, bardzo z gruntu chrześcijańską, a można interpretować i także, że recytuje jakieś kapitalistyczne formułki, które dziś zajmują miejsce Bożych przekazań, a z drugiej strony mamy takie zabiegi, jak właśnie też to, o czym Weronika wspomniała, wykorzystanie mozartowskiego Agnus Dei w centrum spektaklu w sposób prowokacyjny i wręcz profanacyjny, bo jednak jest to wielka pieśń zaśpiewana w sposób kpiący i osadzona w takim prześmiewczym kontekście, więc rzeczywiście też ta nie dająca się zignorować obecność krzyża nad rakietą, z której wysiada jakiś parodystyczny bóg w postaci szefa, tudzież szefowej Amazonu, no, każe zadawać sobie pytania o intencje autora, czy jest to rzeczywiście kpina, szyderstwo z religii, z kościoła, może z Boga w ogóle, może z chrześcijaństwa dziś, a może jest to jednak coś innego, może to jest po prostu obraz człowieka w postchrześcijańskim świecie, w którym Boga zagubił i tego Boga musi odnaleźć, bo ten krzyż chociaż gdzieś tam niknie na tej rakiecie i wydaje się, że został gdzieś sprowadzony do rangi jakiegoś nic nieznaczącego symbolu, to jednak nie daje się zignorować, że on jest i chociaż świat wciska na jego miejsce różnych bożków i bezosów i pieniądz i pracę i stojącą i siedzącą i jakąkolwiek tam jeszcze, to ten krzyż jest, był i będzie i nie da o sobie zapomnieć. Dzięki wielkie. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dorzucić? Jedno zdanie, tak? Ja może dorzucę, że moim zdaniem właśnie powracanie do takich kanonicznych utworów, czy to no głównie przede wszystkim w teatrze, jest zawsze taką kwestią wartą uwagi i podobnie jak było właśnie między innymi na przykład w inscenizacji Zbójców Schillera w reżyserii Michała Zadary, zawsze takie przeniesienie właśnie nawet tych aspektów wizualnych na współczesny kontekst jest ciekawym doświadczeniem i właśnie pozwala na te kanoniczne utwory spojrzeć z zupełnie innej strony i dostrzec przede wszystkim to, co jest, myślę, najważniejsze w kanoniczności, czyli ta uniwersalność, to, że jakby te utwory znajdują swoje odniesienie nawet ileś set lat po swojej publikacji. Bardzo dziękuję w takim razie za to podsumowanie ostatnimi zdaniami. Jeszcze jedno zdanie? Znaczy tak już kończąc, tak, mogę tylko dorzucić, tak, że też performance Adama Mortasa wydają mi się czymś ciekawym i też tym zabiegiem, który niejako burzy tą taką ścianę pomiędzy światem scenicznym a widownią i to też, tak, jest kolejny, wydaje mi się, ciekawy zabieg badania tych przypisanych ról na kolejnym poziomie, kiedy ta widownia jest wręcz prowokowana do tego, żeby jednak coś zrobić, natomiast ona nadal w swojej roli jest osadzona i w niej pozostaje. To też jest ciekawe w tym sensie. Bardzo dziękuję. Spektakl jest wielokrotnie złożony, nie jest na pewno prosty, ale też z drugiej strony, tak jak zauważyłyście, ma też wątki rozrywkowe. Więc wydaje mi się, że nie straciliśmy tych dwóch godzin. Wydaje mi się, że to był dobry wieczór. Wielkie dzięki i do zobaczenia następnym razem, do usłyszenia. Jeszcze na koniec może przypomnijcie imiona. Klara. Weronika. Kasia. Wielkie dzięki. Jarosław Płóciennik rozmawiał. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.